Już słyszę te protesty, a co najmniej wyrazy zdziwienia. Co pan, panie Ziemkiewicz, opowiadasz? Jak to TVN w służbie władzy od 25 lat? No, na początku to owszem, tak, no, Tusk Vision Network nie wzięła się znikąd ta egzegeza skrótu. No ale był przecież nawet w 2015 roku taki kawał opowiadano, jak to po wyborach wzywa szef TVN-u, prezes, dyrektor, nie wiem jak to się tam u nich nazywa, swoich ludzi i mówi, nie może tak być, nasza wiarygodność jest zagrożona, musimy być bardziej obiektywni, no więc skoro dotąd to przez 18 lat stale wspieraliśmy rząd i krytykowaliśmy opozycję, to od tej chwili będziemy krytykować aż do odwołania codziennie rząd i wspierać opozycję. I na pozór tak zostało. Właściwie nie na pozór. No każdy, kto ogląda programy informacyjne TVN-u, nie będę się wypowiadał o serialach, nie będę się wypowiadał o tych innych rzeczach, tylko to, co państwa tutaj jako obserwatorów mojego blogu zapewne najbardziej interesuje. Jeżeli oglądamy te programy, to po 7, prawie już 8 lat rzeczywiście, dzień w dzień, widać jakby na kolegium przychodzą tam panowie i panie z faktów i się zastanawiają, no czym by tu jeszcze w rząd przywalić, co to dzisiaj możemy zrobić, no drożyzna już żeśmy mówili, ale możemy mówić, o zrobimy na przykład reportaż jak upada sklepik gdzieś tam w Rybcinie Dolnym, ponieważ ceny są za wysokie przez PiS, a ktoś tam młody może jakim kolegium powie, jak widzę oczyma ducha, a może powiemy o tym, że profesor Radosław Sikorski powiedział, że chcą rozwiązać PiS, zdelegalizować PiS, a tam starsi bardziej doświadczeni mówią, nie, z tym to się dajcie spokój, może, bo to za bardzo kompromituje. Nabrnąłem w tę wizję wyobraźni, ale no tak, atakuje bardzo TVN PiS, a mimo wszystko twierdzę, że o dziwo on nadal pozostał w służbie władzy, bo nie wdając się w szczegóły, coś się przez te 25 lat bardzo zmieniło, o czym państwu świętujące swój jubileusz telewizja na pewno nie powie. Więc ja państwu o tym mówię, bo to zupełnie zmienia układ odniesień. Otóż TVN jak powstawał, to wszyscy wiedzą, a kto nie wie, to polecam Gazeta Polska, TVP Info i inne media o określonych sympatiach politycznych, prorządowych, chętnie tę historię przypominają, jak Mariusza Waltera Jerzy Urban generałowi Kiszczakowi rekomendował jako naszego człowieka, jak Jan Wejchert jakieś tam interesy robił dziwne z parasolem ubeckim, a być może nawet wręcz dla wywiadu i dla Ubecji, jak tam potem ta firma została założona, w jaki sposób koncesji nie dostała ta inna firma, co miała mieć telewizję, tylko właśnie oni, jaką tam rolę grał Milan Subotycz i kim był. Tak, to wszystko jest prawdą i oczywiście przez tych pierwszych 18 lat wspieranie szeroko rozumianej formacji okrągłostołowej było po prostu kwestią DNA kulturowego, którą mieli wszyscy tamtejsi założyciele i pracownicy. I to DNA kulturowe jest nadal, ale ono nie decyduje, śmiem twierdzić. Co decyduje? Proszę państwa, od pewnego czasu telewizja TVN nie jest telewizją ich założycieli, bo już obaj nie żyją, ale nie jest telewizją ich rodzin i nie jest telewizją tego kręgu lewicowo-liberalnego polskiego. Jest własnością korporacji. Przez krótki czas była to korporacja Scripps, teraz jest to ogromna Discovery, która weszła z ogromną Warner w fuzję. Jest to wielka korporacja Discovery Warner, która się rządzi prawami korporacyjnymi. Co oznacza, że nie tylko mobbing na przykład na szeroką skalę zaczął być problemem w TVN-ie, bo z korporacjami to jest tak, że one odtwarzają jakąś lokalną specyfikę w różnych krajach, zauważyłem, naprawdę. I w Polsce korporacje wszystkie te, z którymi się bliżej zetknąłem i mogłem z ludźmi porozmawiać, wszystkie te polskie oddziały światowych korporacji przypominają folwarki pańszczyźniane. Tam dokładnie wszystkie takie, jak się chce poczytać, jak na starym folwarku pańszczyźnianym wyglądały stosunki między dziedzicem, który rzadko bywał, no to tak właściciel ten zagraniczny rzadko bywa, ekonomami, którzy w jego miejsce zarządzali i byli, oni byli panami i bogami na tym folwarku. No i tam
niżej fornale i dziewki folwarczne, które ekonom tam łapie za to, co ma ochotę złapać albo klepnąć, a wszystkim pokazuje, jaki on jest ważny, bo przecież ekonom to taki sam cham jak ci tu fornale, ale awansowany, prawda? Więc musi im pokazać. Jeżeli teraz czytamy dużo o mobbingu, nie tylko w tej korporacji, również w innych mediach korporacyjnych należących do wielkich koncernów, a myślę, że w różnych innych miejscach będziemy czytać dużo o mobbingu i molestowaniu, to jest efekt tej pańszczyźnianej specyfiki. Ale nie ona mnie tu interesuje oczywiście najbardziej, tylko to postawione na początku zdanie, co się zmieniło, że będąc wściekle przeciwko rządowi, nie zmieniając swego kulturowego DNA, cała ekipa TVN-owska mocno pracuje na to, żeby PiS trzecią kadencję zdobył. A proszę Państwa, czym kieruje się korporacja? Jeżeli Państwo nie wiedzą, to zachęcam do lektury. Mam nadzieję, że wszyscy mają za sobą, więc może do ponownej lektury, a kto jeszcze nie, to ostatni gwizdek, żeby w oczekiwaniu na najnowszą książkę kupić tę poprzednią, czyli Strollowaną rewolucję. Ale w ramach bonusu odpowiem na to pytanie, które sam sobie zadałem, które w książce jest szerzej potraktowane. Korporacje tak naprawdę kierują się jednym, jedynym tropizmem. Maksymalizowanie zysku w krótkim okresie czasu, czyli w okresie kadencji zarządu. Jest kilka od tego wyjątków, o których mówiłem, analizując książkę, czy przedstawiając tu Państwu książkę Szoszany Zubów o wielkich koncernach informatycznych, bo tam kapitalizacja, wzrost był tak szybki, że założyciele mogli sobie pozwolić na luksus sprzedawania masowo akcji, które dawały tylko prawo do dywidendy, ale nie dawały prawa do współzarządzania firmą. Dlatego w Google mamy właścicieli, w Facebooku mamy właścicieli, w kilku innych miejscach mamy właścicieli, założycieli, którzy kierują sami nadal, mimo że formalnie mają 15% akcji na przykład. Ale to są akcje emisji, dajmy na to A, które jako jedyne dają im wpływ na firmę. I ci ludzie robią własną politykę, niestety, przeważnie lewacką, bo zostali wychowani na różnych Che Guevarach i innych czerwonych bzdurach. Oczywiście robią ją tak daleko, jak daleko przynosi to zyski, więc to później bardziej skomplikowana sprawa. No odsyłam do filmiku na temat książki Szoszany Zubów. Natomiast w pozostałych korporacjach jest prościej. Tam, gdzie rządzą akcjonariusze, gdzie ten akcjonariat jest tradycyjnie rozproszony i gdzie istnieje dokonany jakieś prawie pół wieku temu wynalazek opcji menadżerskiej, czyli wynagradzanie menadżerów, których się przyjmuje z rynku, żeby mieć tych najlepszych i oferuje się im, żeby ich odpowiednio zmotywować, to, że dostają pakiet akcji menadżerskich i sprzedadzą go, jak skończą swoją kadencję, czyli różnica między wartością tych akcji w momencie, jak zaczynają kadencję, a w momencie, jak kończą, to jest ich zysk. Niekiedy gigantyczne i potężne. Stąd zarząd robi wszystko, żeby podnieść ceny akcji w krótkim czasie, a potem niech się to zawali, niech potop. Potopem się będą martwić inni. Krach giełdowy w 2008 roku, przypominam książkę, film Zbyt wielkie, by upaść. Ci, którzy ten krach spowodowali, z pomocy rządowej, z pieniędzy podatników, wypłacili sobie te ogromne dywidendy, bo mieli takie kontrakty, wsiedli każdy w swój prywatny odrzutowiec, polecieli na swoją prywatną wyspę na Pacyfiku, czy gdzie tam sobie akurat te wyspy kupili i mają wszystko gdzieś, a młode pokolenie menadżerów patrzy i mówi, o, to się tak robi, prawda? Więc TVN stał się częścią takiego koncernu, w którym chodzi wyłącznie o jedno, o zwiększenie zysków. I ci, którzy tam pracują, no którzy widać, jak się dopadną do mikrofonu, nie chcę po nazwiskach lecieć, ale Państwo wiedzą, o kim myślę, że dzień w dzień stachanowcy walenia w PiS młotkiem, jak żeby jak najbardziej za cokolwiek, a im się wydaje, że to, co oni robią, służy zmianie władzy. Nie. To służy temu, żeby zmaksymalizować zyski, a maksymalizuje się zyski w tej branży, doprowadzając do kompletnego nerwowego spazmu żelazny elektorat, czyli tych widzów, których się ma w zasięgu.
nie szuka się nowych, bo to na rynku publicystyczno-informacyjnym już w tej chwili nie działa, tylko tych, co się ich ma, trzeba trzymać przy sobie, a żeby ich trzymać przy sobie, trzeba ich bez przerwy trzymać w stanie histerii po prostu. I w tym państwo z TVN24, zwłaszcza z faktów, prawda, ale z tych wieczornego pasma, oni są doskonali. Oni dzień w dzień sprawiają, że ci ludzie, którzy to oglądają, są, prawda, zagotowani, trzęsą się, po prostu furio, na zęby im występuje piana. Ale czy to jest naprawdę działanie na szkodę PiS-u? Oczywiście, że nie. Czy to, że teraz jeździ po Polsce Jarosław Kaczyński i przychodzi tłum ludzi, i przychodzi grupa świrów, którzy przeważnie jeżdżą po nim po całej Polsce i robi tam wiochę, bluzga, kompromituje się, rzuca kamieniami w samochody, pluje na policjantów, przywożą jakieś tam wariatki ze sobą rozhisteryzowane, przywożą jakiś idiotek, który z malutkim dzieckiem na ręku, potrząsając nim, ubliża Kaczyńskiemu. Jaki to daje efekt dla normalsa? Tu jest poważna partia, przychodzą tłumy ludzi, przyjeżdża lider tej partii, chce się spotkać, opowiada, nieważne, dobrze czy źle, głupoty czasem opowiada, ale na to już nikt nie zwraca uwagi, ponieważ jest ta banda zaplutych z nienawiści, ja celowo nawiązuję do sławnego sanacyjnego określenia przyjętego potem przez komunistów, bo przecież oni nie po to, nie przypadkiem próbowali wcisnąć w swoim targetowi swojej propagandy te wizje, że ci, co ich atakują, to są jakieś zaplute karły. A tutaj mamy dokładnie taką sytuację, gdzie PiS nic nie musi robić. Po prostu ci, oni się tam zawsze pojawią, oni zawsze narobią obciachu, jeszcze będą, nie wiem, pierdzieć na wuwuzelach w czasie hymnu narodowego, odbierać powagę takim wzniosłym ceremoniom jak pogrzeb Inki i Zagończyka. Będzie wszędzie narobią obciachu. A dlaczego narobią obciachu? No bo TVN ich do tego i inne media gotują, zachęcają. No, gdyby tak naprawdę oni mieli obalić PiS, to musieliby wylansować opozycję sensowną. W największym skrócie. Nie będę już rozwijał, co rozumiem, bo tym pojęciem państwo też rozumieją. Taką merytoryczną, która by mogła pokazać Polakom, my możemy rządzić lepiej. Ale takiej opozycji by nie oglądano tak chętnie. Zwariowani, fanatyczni betonowi zwolennicy opozycji, chorzy z nienawiści do Kaczyńskiego, uciekliby do innej korporacji. Zamiast TVN24 zaczęliby oglądać Onet na przykład, albo inne z tych mediów ścigających się o tę grupkę. W związku z czym łoją non-stop ponad wszelkie pojęcie, żeby ten beton swój utwardzić, co oczywiście odpycha normalców od tego przekazu. I tak muszą robić, bo inaczej zaczną słupki spadać. Zaczną słupki spadać, to ekonoma wezwie dziedzic i go przemobuje. A on wtedy już od razu będzie wiedział, jak przemobować tam innych, że mają się wziąć do roboty, bo słupki spadają. Ale z kolei jak oni tak grają, to teraz partie polityczne nie mogą sobie pozwolić na to, żeby coś mówić sensownego, bo ich w ogóle tam nie zaproszą. Zaproszą ich wtedy, jak będą krzyczeć, że PiS strzela, zabija ludzi, że PiS kradnie, że PiS rtęć w rzece, że to jest katastrofa straszniejsza od Czarnobyla. Zobaczcie Państwo, co drugi dzień jest jakiś gigantyczny shitstorm. Ja oczywiście nie mówię, że to tylko TVN, ale to wszystko jest robota korporacji, które się ścigają w histerii. Pewnie, że ludzie, którzy tam siedzą, oni to robią z głębokiego przekonania, że walczą o demokrację i praworządność, że oni w ten sposób PiS-owi szkodzą. Pewnie nie przyjmą do wiadomości, jak powiem, że tak naprawdę to oni PiS-owi wcale nie szkodzą, tylko pracują na jego trzecią kadencję, bo to tak będzie. No zobaczycie Państwo, jeżeli jeszcze do następnych wyborów zostanie wygrana wojna na Ukrainie, a to oczywiście nie my ją wygramy, ale spadnie ta zasługa, poprawią się nastroje. Jeśli jeszcze zima nie będzie bardzo ostra, tylko taka trochę ten i te problemy się okażą nie tak straszliwe, jak się wszyscy obawiali, jakoś ludzie z tego wybrną, ale ludzie wybrną, bo Polacy są przedsiębiorczy i nawet jak władza nic nie zrobi, to oni sobie jakoś poradzą. No zobaczycie Państwo, że ta
konfrontacja teraz między PiS-em, który powie, rządzimy jak rządzimy, kiepsko, bo kiepsko, ale jakoś tam jest, ale, a z drugiej strony opozycją, która żeby istnieć w TVN-ach musi być coraz bardziej ostrałująca i która będzie krzyczała, że delegalizują Prawo i Sprawiedliwość, zdelegalizują PiS, zdelegalizują partię, która tak jakby nie patrzy, te 30-35% społeczeństwa ją popiera. Jak trzeba być kopniętym w czoło, żeby rzucać takie hasło, prawda? Co, że zdelegalizują 35% społeczeństwa. No, spróbujcie, czy wam się to uda. Także zdelegalizują, wszystkich wyrzucą, do więzienia wsadzą, Giertycha zrobią jakimś specjalnym tym, po prostu wojnę domową rozpętają. No i to patrzy Polak i w przeciwieństwie do tego tam powiedzmy kilkuset tysięcy tych targetowych, opętanych, zupełnie szalonych, którzy każdy dzień zaczynają od przeklinania Kaczyńskiego i po całym dniu przeklinania Kaczyńskiego kończą przeklinaniem Kaczyńskiego i ewentualnie jeszcze Kościoła i szeroko rozumianej prawicy, to poza tym targetem Polacy stwierdzą, nie, kurde, wariatów nie można do władzy dopuścić. W ostateczności to już nawet jeżeli PiS zarobi na miano złodziei, to nawet lepsi złodzieje niż po prostu wariaci, którzy Polskę podpalą. Jeśli chodzi o zyski korporacji, to wszystko będzie działało oczywiście, bo target będzie szał, a potem będzie target w taką deprechę wpadnie i będzie tak świrował, jak to trzeci raz przegraliśmy, jak to jest niemożliwe po prostu, to spisek tak dalej, to nie będą surfować spisek. No, takie są żelazne prawa kapitalizmu. Tylko chciałbym, żeby zwrócili na to uwagę ci wszyscy, którzy jeszcze są w stanie myśleć nad tą sytuacją, że tak jak Facebook na przykład, czy Twitter żyją z napuszczania ludzi na siebie, to chyba jest udowodnione, tak? Oglądaliście Social Dilemma czy inne filmy. Tak samo i korporacje telewizyjne żyją z napuszczania ludzi na siebie. Ale czy wybory się da wygrać napuszczaniem ludzi na siebie? Czasami. Ale moim zdaniem to w tej chwili nie jest ta sytuacja. Także w gruncie rzeczy, tak jak Adam Michnik zawsze mówi, wykonał świetną robotę, bo bez niego by nigdy PiS do władzy nie doszedł. Nie będę wracał do tamtego wywodu, on jest na tym kanale. Tak samo trzeba powiedzieć, że chłopaki, dziewczyny z TVN-u, mobersi i mobantki, chodzi o to mobujący i mobowani, i wszyscy razem wzięci, w gruncie rzeczy tak subiektywnie czynicie zło, ale obiektywnie robicie dobrą robotę. O, że tak dialektycznie to ujmę. Happy anniversary.